Cześć moi kochani, dzisiaj film na prośbę jednej z Was, ale też film, o którym myślałam dłuższego czasu, czyli właściwie hołd dla niektórych zapachów z jednym z moich ulubionych nut zapachowych, czyli z tytoniem. Uwielbiam zapach tytoniu. Fun fact, paliłam kiedyś papierosy, czego zupełnie nie popieram. No, lubiłam palenie, ale po prostu przez pewne okoliczności, że za dużo osób paliło w naszym mieszkaniu studenckim w środku, już mi tak zbrzydł ten zapach, że stwierdziłam, że z dnia na dzień, że przestaję palić, bo wszystko śmierdziało papierosami. I takiego zapachu papierochów, że tak powiem, na ubraniach nie lubię. Tak samo jak ktoś pali na ulicy, też nie lubię. Miałam po tym przestaniu palenia jakieś tam powroty, powiedzmy, na imprezach, ale źle się to kończyło, więc takim papierosom do palenia stanowczo mówię nie. Natomiast uważam, że świetnym sposobem na rzucenie palenia jest odkładanie tych pieniędzy z papierosów na perfumy tytoniowe. Na pewno zdrowiej i na pewno ładniej się pachnie. Także tak. Bardzo lubię właśnie, bo nuty tytoniowe dla mnie w perfumach to nie jest właśnie zapach takiego dymu papierosowego, jak przy paleniu, powiedzmy, papierosów, tylko jest to bardziej zapach, jaki ma tytoń, jak powąchacie taki niepalony papieros. Zwłaszcza papierosy takiej lepszej jakości. Kiedyś były takie cygaretkowe papierosy, teraz one są nieprodukowane. Może kojarzycie, nie wiem, czy powinnam w ogóle mówić o tym, czy to nie będzie znowu zabronione przez YouTube, ale mówię, że nie popieram palenia, ale może kojarzycie, takie były Daredevile, były takie też właśnie brązowe papierosy, Pink Elefanty, takie przeróżne. Teraz to jest nieprodukowane, żeby nie zachęcać ludzi do palenia, co oczywiście uważam za świetny wybór. Natomiast, powiedzmy, dobrej jakości tytoń ma bardzo ładny zapach. I tego szukam w perfumach. Mam zapach, od którego zacznę, który dostałam od jednej z Was, za co dziękuję bardzo, bo i tak chciałam go kupić, bo miałam najpierw próbkę. Jest to co prawda odpowiednik jednego z bardzo znanych, czy odpowiednik, nie taki, wiecie, z numerkiem, tylko jest to zapach bardzo inspirowany zapachem Toma Forda, czyli Tobacco Vanille. Mam na niego ochotę, żeby spróbować porównać, pewnie do tego dojdzie, jak gdzieś znajdę próbkę. Natomiast chodzi tutaj o Just Jack Tobacco Leaf. Niedrogie perfumy, a naprawdę jakość jest super. Robiłam porównanie, bo Just Jack często robi podobne perfumy do Toma Forda i robiłam porównanie właśnie, to było w filmie o zapachach, które przypominają olejki do opalania, tu Wam odsyłam, tego Soleil Blanche i Blanc Soleil Blanche i coś też takiego. Tu Wam napiszę nazwy, jak jest Just Jack, a jak jest Tom Ford, bo te nazwy też są podobne, bo tutaj jest Tobacco Leaf, Tom Ford ma Tobacco Vanille, natomiast zapach przez wielu porównywany, że jest prawie 1:1. Dla mnie, na mnie ten jest bardzo trwały i to jest zapach, który ja bardzo lubię używać, jak na przykład jestem po migrenie. Jak mam migrenę, to żaden zapach nie jest dla mnie dobry, ale w takim pomigrenowym stanie, że chcę czymś pachnieć, bo lubię to, ale jak macie migreny, to wiecie, że człowiek jest trochę jak na kacu, przynajmniej ja tak mam, niedobrze mi jest i w ogóle źle się czuję i wszystko mnie drażni, to jest chyba jeden z nielicznych albo jedyny zapach, jaki mam, który mogę psiknąć, może dlatego, że ten tytoń wybrzmiewa tak aptecznie i jakoś tak nie przeszkadza mi w ogóle. Jest to właśnie zapach, który używam, jak mam jakiś taki chorobowo-migrenowy dzień, że jest mi trochę niedobrze i świetnie się sprawdza. Ja go czuję na sobie cały dzień. Nie wiem jak z projekcją, ale ja czuję na sobie na ubraniach i po prostu uwielbiam. Miałam też, ale sprzedałam, też ktoś z Was mi polecał a propos tytoniowych zapachów, Joanna Krupa Yourself, i są to perfumy, które możecie w Rossmanie kupić, między innymi od marki Esotique one są, tak, ale Joanna Krupa je tam sygnuje. I dla mnie tamten zapach był prawie taki sam jak ten, więc pozbyłam się, bo tam mam dużą flaszkę i mam tyle innych perfum tytoniowych, w ogóle jakichkolwiek, nie tylko tytoniowych. No i powiedziałam im papa i oddałam, sprzedałam komuś, komu się bardziej sprawdzą. No ale właśnie też mogę Wam polecić tamten zapach. I kolejny zapach, o którym też już Wam mówiłam, jeżeli śledzicie moją fragrę, macie tam na dole mój profil, tam staram się na bieżąco mniej więcej
dawać perfumy, które aktualnie najbardziej lubię. Jest to zapach, który też mi nie przeszkadza, jak nie wiem czym się wyperfumować, to często po niego sięgam. Jeden z moich, no chyba w sumie jest to jeden z moich ukochanych zapachów. Etat Libre d'Orange, czyli Divine Enfant. Tutaj mamy tytoń już taki bardziej pudrowy, słodki, filuterny. Też jest tu skóra, więc to jest zapach z jednej strony, bo tutaj są i pianki marshmallow, i kwiat afrykańskiej pomarańczy, i piżmo, i róża, ale właśnie też tytoń, kawa, skóra, fasola, tonka, taka dodająca słodyczy i bursztyn. I one po prostu są dla mnie niesamowicie skomponowane, w ogóle uwielbiam tę markę. Tu macie o nich film. Tam mówię więcej, ale właśnie ten tytoń jest tutaj taki fajny, on daje takiej chropowatości i też właśnie mam wrażenie, że takiego aptecznego troszkę zapachu mi bardzo odpowiada. I perfumy, które nie mają tytoniu w składzie, ale nie jestem jedyną osobą, dlatego o nich mówię, która czuje w nich tytoń, bo widziałam a propos poleceń mocnych, ogoniastych zapachów na grupie perfumowej, że ktoś napisał dosłownie moje odczucia co do tego zapachu, więc nie jestem jedyna, więc mogę Wam powiedzieć, nie tylko ja to czuję, więc myślę, że może więcej też to poczuję. La Belle Parfum Jean Paul Gaultier, cudny zapach. Dla mnie to jest... super seksowność, pazurowa słodycz, ale taka owocowa, ciepła. Właśnie w takim tytoniowym dymie, ale takim słodkim. Natomiast właśnie jeśli chodzi o nuty, to jest tutaj gruszka, w głowie serce, fasola, tonka, jaśmin i nuty bazy wanilia. Czyli zupełnie jakoś tak bez szału. Natomiast same te perfumy są cudne. Ja bym tutaj dała po prostu jeszcze tytoń, dałabym tu jakieś takie... coś słodkiego. Gruszka z tonką, nie wiem, czy by mi tutaj dały tą słodycz. Ja myślę, że tam coś więcej jest. To są turbo magiczne perfumy i też jedne z moich ulubionych. Więc jeżeli lubicie tytoń, spróbujcie, bo mimo, że nie ma tu tytoniu, to mogłyby się Wam spodobać. I kolejny zapach, tu mam próbkę, ale marzy mi się pełna flaszka. Zapach, o którego się przekonywałam, bo nie do końca mi się podobała jedna nuta. Czyli By the Fireplace od Margieli. Tutaj też nagrywałam film o nich, mówię więcej a propos tego, co lubiłam, co nie lubiłam. Tu też nie ma tytoniu, natomiast jest taki dymny zapach, no bo to ma przypominać zapach przy kominku, więc powiedzmy tytoniowo-dymny może bardziej niż sam tytoń jako taki, bo sam tytoń właśnie jest taki troszkę bardziej apteczny jako roślina, ale ten dym myślę, że też można połączyć pod tytoniowe nuty. No bo tytoń głównie się pali. Nuty głowy, goździki, przyprawa, różowy pieprz, kwiat pomarańczy, nuty serca, kasztan, drzewo gwajakowe, jałowiec, nuty bazy, wanilia, balsam peruwiański i drzewo kaszmirowe. I one właśnie tak pachną, taką przyjemną słodyczą i taką słodyczą jak z kasztana. To jest taka charakterystyczna słodycz, podobna też w perfumach Zadig, Voltaire, This is Hair. Taka ciepła kremowość, ale jest tutaj ten pazur właśnie. No właśnie też nie do końca pieprzny, no jest tutaj pieprz, wiadomo, ale fajnie jakoś skomponowane z tych innych składników, który przypomina mi ten drapiący vibe z tych perfum. No i taki właśnie pod tytoń w sam raz dla mnie. Jeśli chodzi też o tytoń, to tytoń jest bardzo, bardzo często w perfumach męskich. Ja jeszcze nie przebrnęłam przez wiele butelek, na pewno to nie będzie jedyny film o perfumach tytoniowych. Pokazuję Wam teraz moje aktualne hity, moich aktualnych faworytów. Natomiast gdzieś tam przy okazji wymian, natrafiłam na perfumy te. To jest Anna Abied Leather. I chyba one mają damską wersję, a to jest wersja męska. To są jakieś arabskie perfumy, Latafa, no oczywiście. Napiszę Wam pełną nazwę jak zwykle na dole, bo oddałam je mężowi po prostu, bo dla mnie to już nie był unisex, są za bardzo męskie. Chociaż niektórzy lubią takie perfumy. I tutaj jest jeszcze właśnie taka męska świeżość. Ja jestem słaba, jeśli chodzi o męskie perfumy, więc sorry, ale próbuję. I bardzo dużo tego dymu i mój mąż powiedział, że właśnie czuję jakby kiedyś w latach młodzieńczych, że to pachnie tak jakby wyszedł wyperfumowany do knajpy, gdzie się pali papierosy. Natomiast nie jest to taki, ten zapach jest bliżej dymny niż tytoniowy jak w Just Jacku czy tam w Joannie Krupie Yourself. Bardziej jest to taki
dymny zapach takiego dymu niż samych papierosów, taki, ale nie jest to brzydki zapach. Na moim mężu mi się bardzo podoba i jest to bardzo fajny typ taki tytoniowy dla facetów. Okej, to by było na tyle. Dawajcie znać, proszę, co powinnam wypróbować. Na pewno Red Tobacco chyba, tak? Z Mansery czy Montal? Takie czerwona flaszka. To na pewno, bo dużo osób mi to polecało. I na pewno to nie będzie jedyny film o tytoniu i czekam na Wasze polecenia. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia następnym razem. Pa!